Nazywam się Tomasz Mielowski, z zawodu jestem lekarzem weterynarii, których to dziwi, że się takimi rzeczami zajmuję. Ale przyjechałem tutaj, żeby podzielić się z uczestnikami FSO moją pasją, to znaczy obrazowaniem stereoskopowym, a konkretnie historią obrazowania stereoskopowego. Pragnąłbym uświadomić co niektórych tu obecnych uczestników, że fotografia stereoskopowa i obrazowanie stereoskopowe to nie jest awatar 2009, tylko to jest 173 lata historii od momentu, kiedy pan Charles Wheatstone pokazał publicznie swój pierwszy stereoskop. Także myślę, że docenicie Państwo ten kawał dobrej roboty, jaką zrobili nasi przodkowie, żebyśmy teraz mogli obejrzeć chociażby Bitwę Warszawską przy tym. Przywiozłem tutaj część mojej kolekcji, którą zbieram od ponad 30 lat, więc znaleźć tu można aparaty stereoskopowe różnej maści, wieku i pochodzenia, stereoskopy sprzed 150, 30 albo jednego roku. Aparaty tak samo od starych z lat 20 do nowych zeszłorocznych. Zbieram stereoskopy, zdjęcia, gadżety, reklamy, coś co potrzebne, coś co niepotrzebne, aby było 3D. I wszystko co mam, ewentualnie rozmaite newsy związane z obrazowaniem stereoskopowym znajdziecie Państwo na moim blogu, na stronie www.dotonkablog.onet.pl. Natomiast zdjęcia lepsze i gorsze stereoskopowe zobaczcie Państwo na mojej galerii www.fotonplastikon.pl. Serdecznie zapraszam.